Dzień dobry. Naszym dzisiejszym gościem jest Mateusz Meketyszyn z Fundacji Księżnej Daisy von Plus w Wałbrzychu. Dzień dobry, panie Mateuszu. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Więc tak, księżna Daisy, postać niezwykle barwna i znana na terenie aglomeracji wałbrzyskiej. Skąd przybyła księżna Daisy i jak zaczęła się jej przygoda w Wałbrzychu? Księżna Daisy jest z pochodzenia Angielką. Rodziła się w Walii, w rodowym zamku w Rutin w hrabstwie Devonshire. Pochodziła ze zubożałej, ale bardzo ważnej angielskiej rodziny arystokratycznej Cornwallis West. Wśród swoich przodków miała między innymi angielskiego króla Edwarda III z dynastii Plantagenetów, czyli doskonałe drzewo genealogiczne i przez to zarówno Daisy, jak i jej siostra Konstancja były doskonałymi partiami. Tutaj osobą, która zaaranżowała te małżeństwa, która popychała do nich, była matka Daisy, pani Mary Cornwallis West, zwana przez córki jako Patsy. To ona doprowadziła do tego, że Daisy w 1891 roku poślubiła jednego z najbogatszych dziedziców w ówczesnych cesarskich Niemczech, czyli Hansa Heinricha XV, pana na książu, syna Hansa Heinricha XI, jednego z najbogatszych przemysłowców, potentatów węglowych na Śląsku i w ówczesnych Niemczech. To była trzecia najbogatsza rodzina w Rzeszy, czyli doskonałe małżeństwo, podobnie młodsza siostra Daisy. Konstancja wyszła za mąż za najbogatszego obywatela, arystokratę Anglii, za księcia Westminster, czyli przebiegłość matki, naiwność córki, która zakochała się w wizji zamku gdzieś w górach na dalekim Śląsku. No i przybyła tutaj oficjalnie jako księżna w 1892 roku, witana przez mieszkańców Świebodzic, bo tam przyjechała na stację, utworzony był szpaler górników, oficjele jej wręczyli uroczysty adres i przez następne 30 lat to zamek książ był jej ukochanym domem, z którym się rozstała na 12 lat po rozwodzie z mężem, ale do którego wróciła w 1935 roku. Musiała stąd znowu wyjechać w czasie wojny, w 1941 roku i dwa ostatnie lata swojego życia spędziła w Wałbrzychu, w willi przy dzisiejszej ulicy Moniuszki 43. A w jakich zamkach wcześniej żyła księżna Daisy przed przybyciem do Wałbrzycha? Księżna Daisy wychowała się w zamku Ruthin na terenie dzisiejszej Walii. Później jej rodzina odziedziczyła po babce dworek Newlands, pałacyk nadmorski, niedaleko wyspy Wythe. To są domy rodzinne, także rezydencja przy Eaton Square 49 w Londynie. Po przyjeździe do Wałbrzycha, do Zamku Książ, wtedy to jeszcze nie był Wałbrzych, wtedy to była samodzielna jednostka terytorialna Zamek Książ, księżna dzieliła swoje życie między dwie rezydencje, górnośląską, czyli Zamek w Pszczynie, dzisiaj wspaniałe Muzeum Zamkowe w Pszczynie, no i Zamek Książ, który był jej głównym domem. A jak księżna Daisy poznała księcia von Plus? Gdzie odbył się ich ślub i czy to był ślub z miłości, czy z rozsądku? Oni się poznali na balu w ambasadzie niemieckiej w Londynie. On był wtedy sekretarzem, attaché w ambasadzie niemieckiej w Londynie. Wcześniej był w Brukseli, pracował jako dyplomata. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia, to było właśnie raczej małżeństwo z rozsądku i do rozsądku matki Daisy. Pobrali się w grudniu 1891 roku w kościele świętej Małgorzaty na terenie opactwa westminsterskiego. Później podróżowali, odbyli długą podróż poślubną, byli między innymi w Egipcie. Wtedy Daisy po raz pierwszy odwiedziła Egipt, w którym się zakochała. Byli w Paryżu, ona zresztą się zawsze ubierała w Paryżu, to był jedno z jej ulubionych miast. A jakie nastawienie do Daisy miała rodzina Hochbergów? Oni się nią zachwycili. Ona miała świetne relacje ze swoim teściem, z ojcem Hansa Heinricha XI, proszę sobie wyobrazić, z ojcem Hansa Heinricha XV, czyli z Hansem Heinrichem XI. To był taki tradycjonalistyczny, pruski porządek, wszystko po niemiecku, od do, Ordnung muss sein. A tutaj się pojawiła pełna życia, młoda dziewczyna, która była niespętana konwenansami, która pochodziła z rodziny o swobodnym stylu bycia.
Jej matka była posądzana o romans z księciem Walii, późniejszym królem Edwardem VII. Zresztą te rodziny były ze sobą blisko zaprzyjaźnione. Księżna Daisy bardzo była blisko związana z braćmi, z młodszymi braćmi swojego męża, z hrabią Fritzem Hochbergiem, z hrabią Konradem Hochbergiem, szczególnie z Fritzem. Jak społeczeństwo na nią reagowało? Społeczeństwo lokalne, szczególnie te warstwy niższe, uwielbiały Daisy i dlatego pamięć o niej tutaj przetrwała. Nawet po zmianie granic, po tym jak zostali stąd wysiedleni Niemcy, po tym jak mieliśmy tutaj tyle lat komunizmu, pamięć Daisy jakoś zawsze trwała, bo ona była dobrodziejką ubogich i jej zasługi dla ziemi wałbrzyskiej są nieocenione. To jej zawdzięczamy duży projekt oczyszczania rzeki Pełcznicy, który doprowadził do tego, że w Wałbrzychu ujęcia wody przestały być jednolitymi z ujęciami przemysłowymi, a to zastopowało epidemię tyfusu. Ostatnia miała miejsce w Starym Zdroju w 1905 roku. Księżna Daisy utworzyła tak zwane Spitzenschule für Fürstin von Pless, czyli szkoły koronczarskie księżnej Daisy. To były spółdzielnie socjalne z prawdziwego zdarzenia, gdzie cały dochód ze sprzedaży koronek. Te sklepy powstały m.in. w Jeleniej Górze, ale też w Berlinie, w tak odległych miejscach jak w Królewcu, w innych uzdrowiskach niemieckich. Później cały dochód trafiał właśnie do tych kobiet, które wykonywały te koronki. Projekt mleczny, gdzie żony górników wałbrzyskich mogły w specjalnie zaaranżowanych na wzór francuski, taki był lotaryński, program w Lotaryngii, mogły pobierać pasteryzowane mleko dla swoich dzieci. To była akcja poparta przez duchownych ewangelickich, przez duchownych katolickich. Kolejny wspaniały projekt Daisy to szkoła dla dzieci upośledzonych, która powstała w dzisiejszej dzielnicy Podgórze. To wtedy się nazywał ten fragment miasta Oberwaldenburg w okolicach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Pałacu Czytryców, który zresztą wówczas był dyrekcją całych tutaj dóbr książęcych Hochbergów. To było ogromne nowum, bo w tamtych czasach, szczególnie w rodzinach arystokratycznych czy w tych kręgach, użyję kolokwializmu, to było obciachem mieć chore dziecko. Jeszcze kilka lat wcześniej one, te dzieci były zamykane w lochach, a teraz księżna Daisy pokazała, że dzieci upośledzone mogą się być przydatne, mogą się nauczyć zawodu i ta szkoła nawet długo po rozwodzie funkcjonowała. Hans Heinrich XV ją dotował do 1935 roku. Księżna Daisy słynęła z flirtowania. Czy to jakoś wpłynęło na jej statut społeczny? Księżna Daisy napisała 3 tomy pamiętników. W każdym z nich była coraz bardziej szczera. Flirt towarzyski to była uznana praktyka wówczas. Wtedy nie posuwały się damy do niczego więcej. Mogły właśnie gestem, czy sposobem, w jaki operowały wachlarzem, czy sposobem, w jaki siadały, pokazywały trend sukni. To wszystko było uznawane za formę flirtu. To była praktyka bardzo niewinna i flirtowanie nie zaszkodziło jej, a wręcz dodawało jej czaru i podkreślało jej wyjątkową osobowość. Ona w prasie europejskiej, ale też amerykańskiej, światowej była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet w Europie, najbardziej pożądanych. Każdy jej krok był śledzony tutaj w Wałbrzychu. Niewiele osób, nie tylko w Wałbrzychu, czy w Anglii, gdzie spędzała bardzo dużo czasu. Nawet miała tutaj wypadek samochodowy niedaleko na drodze między Witoszowem Górnym a Świdnicą, w jednym z pierwszych automobili, jakie były wówczas dostępne. Księżnej Daisy nie zaszkodziła jej flirciarska natura, że się tak wyrażę, ale właśnie ta szczerość i otwartość w pamiętnikach, to co opisała, jak wyglądało jej życie prywatne, jej sądy na temat arystokracji niemieckiej, rodziny cesarskiej, samego cesarza Wilhelma. To spowodowało, że rodzina miała do niej pretensje, że niemiecka arystokracja miała do niej pretensje. Ale ona była wtedy już bardzo schorowaną kobietą. Była po rozwodzie z Hansem, były problemy z transferem pieniędzy. Niewiele osób wie, pytała mnie pani, czy będziemy mogli porozmawiać o ciekawostkach związanych z księżną Daisy. Po rozwodzie, kiedy nie docierały do niej na czas alimenty, księżna Daisy zdecydowała się na udział w reklamie kremu do twarzy prasowej, w której zachęcała do używania konkretnego produktu. Więc chcesz być tak piękną osobą jak księżna von Pless, kup ten konkretny produkt. A jak na księżną wpłynęła śmierć Adolfa Fryderyka V? Księcia Mecklenburg-Sterlitz. To był jej przyjaciel. Ten rozdział jej życia jest opisany
szczególnie w trzecim tomie Pamiętników, który ciągle czeka na polski przekład, czyli w oryginalnym tytule What I Left Unsaid, co przemilczałam, to był jej przyjaciel. To była platoniczna miłość. Książę Mecklenburg-Strelitz prawdopodobnie popełnił samobójstwo, ale to był przyjaciel rodziny, zarówno Daisy, jak i Hansa. Oni byli bardzo niepocieszeni, wierzyli, że uda im się pomóc w zaaranżowaniu dla niego małżeństwa. Byli bardzo związani z tą rodziną książęcą z Mecklenburgii. Przykra historia. Była Daisy załamana i to z trzeciego tomu Pamiętników będzie się można dowiedzieć, ale także z książki Barbary Borkowej Siostry, która też się niebawem ukaże. A jaką misję ma Pana Fundacja? Fundacja Księżnej Daisy von Ples powstała po to, aby opowiadać, uczyć, edukować na temat historii lokalnej, na temat tego, co u nas piękne, co u nas cenne, czym powinniśmy już od dawna się chwalić. Za patronkę obraliśmy sobie księżną Daisy von Ples, bo to jest bez wątpienia najbardziej znana postać historyczna z naszego miasta, z naszego regionu. Jeżeli na przykład Salzburg jest miastem Mozarta, Orlean od wieków jest miastem Joanny d'Arc, Rumunia jest krajem, który się promuje przez Drakulę, to dlaczego my nie możemy mieć księżnej Daisy za patronkę? Tym bardziej, że jest to postać bardzo wdzięczna i w opowieści o jej życiu jest wszystko. Jest miłość, jest tragedia, jest wojna, jest ogromne bogactwo, jest utrata tego bogactwa, jest w końcu tragiczna choroba, bo już dziś wiemy, że księżna zmarła na stwardnienie rozsiane, była sparaliżowana w ostatnich latach swojego życia. No i przede wszystkim chcemy pokazywać, że Wałbrzych to nie tylko Złoty Pociąg, Zamek Książ to nie tylko Daisy i Hochbergowie, ale też wspaniałe miasto, które ma 700 lat historii, w którym wielbiciele architektury barokowej, architektury sakralnej, wielbiciele historii właśnie tych militarnych związanych ze Złotym Pociągiem, ale także z historii szeroko pojętej znajdą wszystko. Taki jest nasz cel, taka jest nasza misja. Zapraszam do śledzenia Fundacji Księżnej Daisy na Facebooku. Jeżeli chodzi o tajemnicę Wałbrzycha, czy poza Złotym Pociągiem może coś jeszcze nas zaskoczyć, jakieś inne znaleziska? No ja mam nadzieję, że kiedyś się dowiemy, gdzie ostatecznie spoczęła księżna Daisy, gdzie jest miejsce jej pochówku, bo to jest jedna z tych największych wałbrzyskich tajemnic. Kiedy Rosjanie wkroczyli do Zamku Książ w 1945 roku, wierna służba przeniosła trumnę Daisy, ale także trumnę Hansa Heinricha XI, jego dwóch żon, w bezpieczne miejsce na cmentarzu na Szczawienku Ewangelickim. Ten cmentarz też przestał istnieć w latach 70. Wtedy ślad się urywa, ale mam nadzieję, że kiedyś księżna Daisy spocznie w mauzoleum w Książu, które zostało pięknie odrestaurowane. Dziękuję Panu bardzo za wywiad. To ja dziękuję bardzo i zapraszam do Zamku Książ, zapraszam do Wałbrzycha. To jest naprawdę jeden z najpiękniejszych regionów w Polsce i śladami księżnej Daisy oczywiście. Do widzenia.